O zabranie głosu proszę teraz panią dyrektor Instytutu Polonika, panią Dorotę Jeniszewską-Jakubiak. Ogromnie się cieszę, że po raz pierwszy Instytut Polonika może przedstawić się państwu właśnie w taki sposób jak dzisiaj. Instytut Polonika jest bardzo młodą instytucją, bo działa dopiero od półtora roku, ale kontynuuje te działania i będzie rozwijać te działania, które przez wiele lat w Lwowie i na Ukrainie prowadzili polscy konserwatorzy finansowani z funduszy państwa polskiego dzięki Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki Senatowi Rzeczypospolitej. Arcybiskup Marian Jaworski, który zaufał polskim konserwatorom, pozwolił na to, by rozpoczęli oni w połowie lat 90. systematyczne prace przy kolejnych elementach wyposażenia katedry. Poczynając od generalnego sprzątania katedry, później poprzez konserwację ołtarza głównego, poszczególnych elementów obrazów ołtarzowych, epitafiów znajdujących się w przestrzeni katedry, wreszcie kilkuletnia konserwacja kaplic jabłonowskich i kaplicy wiśniowieckich, a dziś my jako Instytut Polonika dołączamy również tą naszą małą cegiełkę w postaci konserwacji organów, które od prawie 100 lat nie grały w katedrze. Prosimy Cię, pobłogosław te organy, aby nasze hymny pochwalne jeszcze godniej brzmiały przed obliczem Twojego majestatu. Niech nasze uwielbienia i prośby wspierane dźwiękiem organów wznoszą się ku Tobie w doskonałej jedności przez Chrystusa, Pana naszego. Thank you.
niestety dzisiejsze wydarzenie to było. Ogromna radość, że w takiej formie przeżywamy święto 3 maja, Konstytucję 3 maja, pierwszej w Europie, drugiej na świecie Konstytucji, w wspaniałej świątyni w Bazylice Archikatedralnej Lwowskiej, wśród tłumu kapłanów, wiernych, oficerów Wojska Polskiego, dyplomatów, no i przy dźwiękach instrumentu, który odpoczywał przez 100 lat, a dzięki wysiłkowi państwa polskiego, w szczególności Instytutu Polonika, konserwatorów, specjalistów, mógł znowu zabrzmieć ku naszej wspólnej radości, jednocząc nas wszystkich nie tylko wokół święta, ale wokół wspaniałej sztuki profesora, specjalistów wszystkich, którzy i odbudowali instrument i potrafili go tak pięknie uruchomić, tak pięknie na nim zagrać. Za to wszystko jesteśmy jako Ministerstwo Spraw Zagranicznych wdzięczni kolegom, koleżankom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym czasie, kiedy duże organy ulegały przebudowie, i to bardzo gruntownie i bardzo długi, więc wtedy one były organami zastępczymi, to nie jest instrument z pierwszego, że tak powiem, rzutu, tylko to jest instrument zastępczy, który myśmy ożywili, no i który się udało wykorzystać do i nagrania, i koncertu. To proszę nam powiedzieć w takim razie, jaka była historia tego instrumentu, skoro to taki trochę zastępczy instrument. No to znaczy, ja to cały czas mówię, już nie raz o tym mówiłem, o co chodziło, dlaczego były małe organy w dużych kościołach. Z racji dużej ilości mszy świętych, celeb, a nie wszystkie były uroczyste z udziałem biskupa czy kanoników, grywano wtedy na małych organach, bo czynnik ekonomiczny decydował, o czym on decydował? O tym, że do uruchomienia organów dużych potrzeba było rosłych ludzi, i to w sile kilku, żeby oni tymi dźwigniami odmiechów poruszali. Natomiast przy takich małych organach wystarczyła jedna osoba. I dlatego były organy i małe, i większe, żeby nie płacić tabunowi ludzi. W związku z tym zawsze w dużych kościołach mieliśmy takie organy, nazywane pozytywami, i organy duże, które brzmiały wtedy, kiedy coś się tutaj takiego bardzo, można powiedzieć, pokazowego działo. A z jakiego okresu pochodzą te małe organy tu w katedrze Wyszyńskiej? Z różnych okresów. To jest i pierwsza połowa wieku XIX, budowa jest z końca wieku XIX, więc to jest taka, można powiedzieć, troszkę bigosu, taki miszmasz. I problemem było pan organisz Bernard Kerner, z którym też można tutaj porozmawiać, bo jest z nami, musiał zrobić z tego instrument na tyle jednolity, żeby słuchając go, nikt nie myślał, że to jest krojone z różnych kawałków, w różnych kolorach i po prostu bez sensu. To powiedzmy jeszcze o tym, jak zbudowane są te organy. Znaczy w normalny, tradycyjny sposób. Klapy, sprężyny, klawiatura dosyć ciężka. No tak jak budowano te organy kiedyś. Nie ma żadnych ulepszeń typu elektroniki, nie ma, no, jest silnik elektryczny tylko, ale tutaj po prostu trzeba wszystko rzetelnie rękami robić. Klawiatura jest węższa nieco, więc też można się nauczyć grać na innych organach, a tutaj się nie umie. Z kolei ja się boję, bo zaraz będę musiał grać na organach normalnych i będę się musiał znowu przestawić po tym instrumencie, bo nie będę w nic trafiał, jeśli chodzi o klawisze, prawda, tyle tutaj są. Te organy zostały już poddane pracom konserwatorskim, ale tu w katedrze łucińskiej w Lwowie są jeszcze drugie, duże organy, one czekają na... Czekają na restaurację, ale mamy już cały plan 3-letni i to jeszcze będzie też odkrywanie, daj Boże, że będą malowidy Ostroińskiego nad, tak powiem, na sklepieniu chóru i zrobienie biblioteki tam, gdzie są miechy w tej chwili. To będzie zupełnie inaczej zrobione, bo organy w tej chwili trochę brzmią tak jak taki elektronowy instrument, można powiedzieć paskudnie, a my chcemy, żeby one śpiewały, bo skoro te 7-głosowe mogą pięknie brzmieć, a tamte są kilkakrotnie większe, ponad 4 razy większe, no to tam dopiero to piękno będzie można wydobyć w całej okazałości. A poza tym też stoi za tą przebudową Jan Śliwiński, organisz, który tutaj w Lwowie miał swoją pracownię, byliśmy się we Francji, więc nie może być źle. Musi być świetnie, tylko pieniądze, jeszcze raz pieniądze, i no, osoba już jest też wyznaczona, która będzie to robiła, pan Bernard Termen, który tak pięknie zrobił te małe organy, tutaj wszyscy się cieszymy, z tego mamy zaufanie, więc nie szukamy jakichś niepotrzebnych, tak powiem, kontaktów. Tylko teraz właśnie, żeby nam się to udało zacząć, i to jeszcze w tym roku.
rok finansowy się skończy w grudniu, bo jeszcze nie mamy pieniędzy w ministerstwie. I to jest cały problem, że trzeba będzie nauk naszych różnych rzeczy robić, a już powinniśmy być w połowie tych prac, które panie profesorze, pan sprawował taki nadzór merytoryczny nad tymi pracami konserwatorskimi. To była dla pana taka swoista przygoda, spotkanie z historią? Znaczy ja z historiami się od XVII wieku spotykałem, jestem około 30 lat już rzeczoznawcą ministra. Miałem tych ministrów wielu. No akurat minister Gliński wie, że taki człowiek jak ja istnieje, że to jest bardzo mądry człowiek. A jeśli chodzi właśnie o te zabytki, no podchodzimy do tych zabytków tak, jak one powinny być traktowane, bo są zabytki bardziej stare, co nie znaczy, że mniej cenne, są bardzo stare. Te bardzo stare są przebudowane wielokrotnie, tak jak na przykład te małe organy. No i ja mam to szczęście, że jestem też muzykiem, gram trochę na organach, więc mniej więcej wiem, co można z instrumentu wydobyć i po co się tę konserwację i restaurację robi. Po co właśnie, jaki jest cel ten? Czy po to tylko, żeby stał mebel, że tutaj też pięknie odnowiono chór i fasady, sali ze swoją firmą Kroatum, doskonale to zrobili, przepięknie te organy wyglądają i nie rażą mimo tego, że to neogotyk, jeśli chodzi o wygląd prospektu, szafy. Także tutaj wydaje mi się, no że ja jestem też, no, można powiedzieć, leciwy, więc skoro tyle lat to robię, to się różnych rzeczy nauczyłem sam. Innych nie nauczono i czuję się dosyć pewnie, a dla mnie nie ma kresów jakichś takich nieznanych, czy to będzie tutaj na Ukrainie coś, czy na Białorusi, czy na Litwie. Ja wszędzie te nadzory sprawowałem.